Chwała Bogu. Wiecie, tak sobie myślałem o tym, jak też tutaj to było czytane, że to jest wielka łaska, że w ogóle możemy tutaj być, że ja mogę tutaj być, wiecie, naprawdę na tej ziemi, na której żyjemy. Na tym wszystkim, co się dzieje, wiecie, a to się dzieje. Wielu ludzi, którzy poszli za Chrystusem, a nie umiłowali naprawdę Go czystym sercem, dziś wielu z nich odeszło, żyją w jakichś różnych rzeczach, wiecie, ciężko się na to patrzy, ciężko się o tym słyszy, ale dokładnie to się dzieje, jeżeli człowiek nie trwa w Jezusie Chrystusie, no nie ma opcji po prostu, w pewnym momencie nie da rady, po prostu nie ma szans. I wiecie, to jest wielka łaska, że dzisiaj ja mogę tutaj być, ty możesz być, każdy z nas może tutaj być, to jest łaska dana od Boga w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. Dzięki Bogu za to, że mamy taki czas, że możemy w ogóle wspólnie śpiewać, że możemy wspólnie się modlić. Wiecie, naprawdę dziękuję Bogu za ten czas, za to, że jest w ogóle taka chwila dana od Boga dla nas po prostu na tej ziemi. Być wspólnie przed Jego obliczem. I to jest łaska, też o której tutaj mówi Paweł. Wzmacnia się w tej łasce. Wiecie, naprawdę w dzisiejszych czasach wielu ludzi pomyliło tą łaskę z tym, do czego ona została przeznaczona. To jest tak, jak można powiedzieć, jakieś rzecz, którą ma służyć do jakichś celów, a człowiek zupełnie wykorzystuje to do czegoś innego, niż to jest przeznaczone. Tak samo wielu ludzi dzisiaj myśli sobie, że ona służy do tego, żeby przykrywać grzech, do tego, żeby żyć dalej w swój sposób. Ona do tego nie służy. Wiecie, tak skojarzyły mi się słowa też z Nowego Testamentu, też apostoła Pawła, że z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Wiecie, naprawdę to wszystko jest z łaski. I wiecie, kiedy się tak patrzy na życie apostoła Pawła, widać, do czego ta łaska jest zdolna, co ona jest w stanie zrobić z moim życiem, co jest w stanie zrobić z życiem każdego z nas. Ja widzę po prostu, jak ile jeszcze brakuje, ale wiem, że w Jezusie jest to po prostu, to jest. To nie jest tak, że w Jezusie coś brakuje, że tam gdzieś czegoś brakuje. Jedynie jaka bariera może być, to tylko bariera postawiona ode mnie samego. Nigdy to nie jest z góry, to nigdy nie pochodzi od Boga. Bóg dał wszystko, wiecie, kiedy widać, jak w Bożych mężach, w Bożych ludziach, którzy należeli do Boga, którzy należeli do Jezusa Chrystusa, jak oni pozwalali na działanie tej łaski, to widać po prostu, widać tą siłę naprawdę. Tam widać właśnie nie bez siłę, nie bezsilność, nie jakieś tam coś, ale tam widać ludzi, którzy mieli moc od Boga do tego, żeby żyć zupełnie inaczej na tej ziemi. Wiecie, naprawdę to jest niesamowite, to jest możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe, wiem, że jeszcze dużo pracy Pana jest potrzebnej we mnie, ale wiem też, że w Jezusie jest to możliwe. I wiem, bo widzę to po prostu w tych ludziach, co się z nimi działo, do czego ta łaska ich doprowadziła. Nie do tego, że to ci ludzie, czym dalej szli, czym więcej korzystali z tej łaski, tym oni mieli lepsze swoje sposoby na wytłumaczenie swojego grzechu, na przykrycie go, na wytłumaczenia dla innych, że ja tak mogę, przecież w Słowie Bożym jest napisane. Nie widać tego w ludziach, którzy szczerze należeli do Boga, ale widać wręcz przeciwnie, oni szli do przodu, oni byli coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Wiecie, dzisiaj, w dzisiejszych czasach to się bardzo zaciera. Wielu ludzi mówi o tej łasce, a życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Wiecie, naprawdę to jest, myślę, bardzo ciężki czas na tej ziemi, on będzie coraz cięższy, ale tak nasz Pan powiedział, wiecie, on tak powiedział, nasz Pan Jezus Chrystus, że tak musi się dziać. Ale wiecie, tak sam się zastanawiałem do siebie właśnie, na ile ja chcę skorzystać z tego, co Jezus daje dla mnie. Na ile ja chcę skorzystać z tego, co On mi każdego dnia chce ofiarować. I co, za co tak zapłacił tak wielką cenę. Wiecie, naprawdę i tak niech Pan Jezus pomoże. I też dalej tutaj czytamy, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Ilu dzisiaj jest ludzi takich, którzy tą łaskę przekazują w taki sposób, w jaki ona została przeznaczona. Tak jak Bóg ją dał, po to, co ona miała wykonać. Ile dzisiaj ludzi jest takich, którzy są zdolni nauczać innych. W taki właściwy sposób, wiecie, wręcz przeciwnie. Dzisiaj widać wielu ludzi, którzy są zdolni nauczać,
ale zupełnie inaczej niż to, co przekazał Jezus Chrystus, zupełnie inaczej niż to, co przekazywali Jego słudzy i nasi bracia. Wiecie, naprawdę, dlatego niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie na tej ziemi, ale jednakowo nie dać sobie wygrać tej najważniejszej myśli. Najważniejszej myśli, że Jezus doprowadzi do końca swoje dzieło. Jedyne co, to ja mam się Jemu poddać. On potrafi. Łaska nie jest jakaś wybrakowana. Tam nie ma czegoś, jakichś braków, czegoś, co mógłbym się martwić, czy mógłbym trochę wątpić, że może się nie uda akurat ze mną. Tam nie ma czegoś takiego po prostu. Tam widać do końca po prostu to dzieło Boże. Po to po prostu przyszedł Jezus Chrystus, żeby zbawić, żeby uratować. I wszyscy, którzy korzystali z tego, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, wszyscy ci ludzie po kolei, każdy z nich, którzy szczerze oddali się, w nich widać, jak to działało, jaka to była moc wysokości, jaka to była siła do tego, że oni naprawdę mieli niesamowite odpowiedzi, oni mieli niesamowite działania, oni mieli niesamowite, dosłownie nie z tej ziemi, bo one pochodziły z nieba. Wiecie, naprawdę, każdy z nas zmaga się z różnymi doświadczeniami każdego dnia. Dzisiaj zmagałeś się z tymi doświadczeniami, ja zmagałem się z tymi doświadczeniami, jutro będziemy się zmagać. Pojutrze, ile Pan tych dni da z łaski swojej, tyle dni będziemy na tej ziemi, ale w tym wszystkim mogę mieć pewność, że łaska ma moc. Pan Jezus ma moc mnie przeprowadzić przez te każde doświadczenie dla swojej chwały. Jedynie On jest w stanie uczynić to, te wielkie rzeczy w moim życiu, jedynie On. Bo kiedy ja sam próbuję to w jakiś sposób ogarnąć od razu, sam wiesz, ja wiem, każdy z nas wie, na czym to się kończy, co się dzieje. Tego naprawdę chwała Bogu, ja jeszcze raz to zaznaczę, chwała Bogu za to, że Bóg dał nam taką łaskę, że możemy z tego korzystać, tylko wykorzystajmy to. Wielu ludzi zmarnowało, obrócili tą łaskę dzisiaj w zupełnie coś innego. Wiemy o tym, moglibyśmy rozmawiać bardzo dużo, ale nie o to chodzi. Ale właśnie skoro wiemy, skoro możemy korzystać z tego, skoro widzimy to wszystko, co ta łaska czyniła, to żeby naprawdę dać to w swoim życiu. Ja wiem po prostu, ile ja jeszcze muszę dać. Niech Pan pracuje naprawdę nade mną i nad Tobą, bracie i siostro. Dlatego wiecie, chwała Bogu za to, że możemy słuchać o Jezusie Chrystusie, który zbawia, który czyni zupełnie coś innego z człowiekiem, czyni nowego człowieka i możemy tego doświadczać, jak On przeprowadza. Niech to będzie w moim życiu. Niech Pan Jezus pomoże mi, niech pomoże każdemu z nas. Amen.